Susan Donnell. Należy do 14 pokolenia bezpośrednich przodków Pocahontas. Donnell dzieciństwo spędziła w Virginii, lecz w wyniku pożaru, który wybuchł w jej domu rodzinnym, przeprowadziła się do Anglii. Książka spisana została na bazie faktów oraz licznych rodzinnych pamiątek zbieranych przez nią od pokoleń, ale opierała się również na szeroko posuniętych domysłach autorki. Do głównych przeczuć Susan Donnell można zaliczyć wątek miłosny, a mianowicie romans między główną bohaterką a Johnem Smithem. Kontrowersja opierająca się na miłości tych dwojga polega głównie na różnicy wieku. W 1607 roku, gdy 27-letni John Smith razem z kampanią wirdżyńską dopłynął do brzegu Ameryki Północnej, Pocahontas miała zaledwie 13 lat. To głównie z powodu różnicy wieku część historyków wyklucza możliwość zaistnienia namiętności i głębszego uczucia między tą dwójką. Jednak Susan Donnell obstaje przy twierdzeniu, że młoda Indianka, aby pomóc kolonizatorowi, zbyt wiele razy poważnie ryzykowała, by ze Smithem łączyła ją tylko przyjaźń. Jak było według Was? Czy te dwie historyczne postaci łączył romans rodem z Disneya? Po odsłuchaniu podcastu podziel się swoją opinią w komentarzu. Zajmiemy się teraz analizą porównawczą, bazującą na podobieństwach i różnicach między książką autorstwa Susan Donnell a animacją Disneya z 1995 roku. Pocahontas. Jej imię można przetłumaczyć jako figlarka lub mała psotnica. W obydwu wersjach figuruje jako ulubiona córka wodza Powhatana. Z animacji jednak dowiadujemy się, że jej matka zmarła, zostawiając córce w pamiątce ikoniczny dla jej bajkowego wizerunku naszyjnik. W wersji książkowej znajdujemy jednak informację o tym, że Powhatan odesłał matkę księżniczki do innego plemienia, krótko po narodzinach dziecka. Opis losów Pocahontas przed przybyciem Smitha wskazuje na to, że 13-letnia Indianka chętnie zajmowała się polowaniem. Była również bardzo religijna. Plemię Powhatana wyznawało wiarę w Boga Nieba, bogini rzeki Ahone i gniewnego ducha Okeusa. Ulubionym bóstwem Pocahontas była zdecydowanie Ahone, której należało oddawać cześć codzienną kąpielą w rzece. Powhatan. Opis wizerunku z książki. Szerokie bary, ostre spojrzenie i wyraz twarzy znamionujący pewność siebie potęgowały wrażenie siły. Na głowie miał wysokie, paradne przybranie z poroża jelenia. Na szyi sznur pereł i polerowanych kamyków. A z ramion spływała mu peleryna z mięciutkiej białej skóry, naszywana perłami, piórami i barwnymi kamykami. Tren stroju ciągnął się za nim na długość równą wzrostowi dwóch mężczyzn. Na ciele miał wyobrażone symbole wszystkich terytoriów, którymi władał w dorzeczu pięciu rzek. Jednym z czynników świadczących o prestiżu wodza był fakt posiadania wielu kobiet. Odległe Powhatanowi wioski dostarczały mu cyklicznie nowe kandydatki na żony i przyszłe matki jego dzieci. Potomstwo wodza zawsze pozostawało w wiosce. Jednak sam, wedle uznania, decydował o fakcie, która z matek zostanie, a która opuści jego teren. Przy okazji opisów Powhatana można dowiedzieć się wiele o niezwykle brutalnych, zwłaszcza z perspektywy czasu, indiańskich rytuałach. Jednym z nich było składanie w ofierze złapanych wojowników z obcego plemienia z okazji święta wiosny. Pojmany, poprzez godne znoszenie tortur, miał szansę odkupić swój honor, który utracił z powodu tego, że żywcem dał się złapać w ręce wroga. Dumna postawa i nieuległość na ból były szansą na wykazanie się po raz ostatni i śmierć z godnością. Indianie nazywali nowo przybyłych kolonizatorów Tasentasami. Po przybyciu na ląd kampanii wirdżyńskiej, kapłani z wioski Powhatana zadecydowali, że jedynym sposobem na pozbycie się najeźdźców będzie przebłaganie złego ducha Okeusa i złożenie mu ofiar z młodych chłopców. Wódz uznał, że poświęcenie dzieci stanowić będzie ostateczność i postanowił wysłać pośredników, którzy mieli wybadać cel Tasentasów i ewentualnie pójść z nimi na ugodę. Wyznaczył do tego zadania Pocahontas i jej dwóch braci – John Smith. W książkowej wersji rudowłosy członek kampanii wirdżyńskiej, do której celów nie należało wyłącznie nagromadzenie jak największej ilości złota.
Mimo, że kolonizatorzy mocno liczyli na wzbogacenie się, mieli oni znaleźć również bazy wypadowe do Indii Wschodnich. Brytyjczykom zależało również na budowie nowych osiedli w kolonii, a z powodu szybko kurczących się zapasów żywności, także na przyjaznych stosunkach z obfitującymi w żywność tubylcami. Smith po raz pierwszy poznaje Pocahontas, gdy ta wraz ze swoimi braćmi, Cekotinem i Pouhinsem, przychodzą do portu, aby wybadać, w jakim celu kolonizatorzy przybyli na ich teren. Spotkaniu towarzyszyła wzajemna fascynacja. Pocahontas oszołomiła ilość nietypowych dla jej kultury, zachowań i zwyczajów, jakie panowały w kolonii. Księżniczka szybko zwróciła również uwagę na niezwykłe przedmioty, takie jak zaprezentowane jej przez Johna Smitha lustro. Synowie Powhatana skierowali swoją uwagę na broń palną, której posiadanie szybko zamierzali wejść przy pomocy wzajemnej wymiany dóbr. Na taką wymianę, głównie w postaci deficytowej żywności, bardzo liczyli również sami członkowie kampanii wirdżyńskiej, których wrogo nastawieni Indianie atakowali strzałami z łuku, gdy tylko najeźdźcy wyłaniali się z fortu. Indiańskim pośrednikom udało się przekonać Powhatana do chwilowego zawieszenia broni i kolejnych wizyt w porcie. Wódz został przekonany perspektywą posiadania nieznanej mu dotychczas potężnej broni palnej. Podczas kolejnych spotkań z Tasantasami, zaniepokojona ogromnym głodem, jaki panował wśród kolonizatorów, Pocahontas zaczęła ukradkiem przemycać do portu kukurydzę. Szybko zaprzyjaźnili się ze Smithem i zaczęli nawzajem uczyć własnych języków. Częste wizyty córki wodza nie były obojętne również dla przybyłego z Brytyjczykami kapłana, który chciał, aby księżniczka stopniowo zgłębiała dogmaty kościoła anglikańskiego, co pomogłoby rozszerzyć religię protestancką wśród Indian. Pomoc Pocahontas była również niezrównana, gdy członkowie kompanii zaczęli stopniowo zapadać na nieznane im dotychczas choroby. Księżniczka zwróciła się o pomoc do ojca, dzięki czemu zdobyła dla nich odpowiednie zioła i nakazała wbudować w kolonii saunę parową, która była powszechną metodą leczenia wśród Indian. Powhatan zgodził się na pomoc pod warunkiem, że osadnicy odpłyną zaraz po wyzdrowieniu. Jednak gdy to nie nastąpiło, Wódz nakazał ich nękać i zmuszać do odpłynięcia. Do pierwszego konfliktu między Indianami a Smithem doszło, gdy kapitan wraz ze swoim oddziałem oddalili się od swojego portu. Wówczas podległe Powhatanowi plemię wzięło Johna Smitha do niewoli, a jego towarzysze zostali zamordowani. Brytyjczykowi udało się ujść z życiem tylko z racji tego, że wódz plemienia postanowił wysłać kapitana wioski do wioski Powhatana, gdzie miała czekać go egzekucja. Do tragicznego końca nie doszło dzięki Pocahontas, która heroicznie zasłoniła Smitha własnym ciałem. Indianka powołała się na bardzo stary zwyczaj wstawiennictwa. W jej plemieniu można było uratować dowolnego skazańca od śmierci. Jednak taki wyczyn wiązał się z odpowiedzialnością za czyny ofiary aż do momentu jej śmierci. Na tym jednak problemy Smitha się nie kończyły, ponieważ w porcie czekała już na niego zasadzka zastawiona przez głównego antagonistę animacji, John Radcliffe. W powieści Donnell, członek Rady Nadzorczej Kampanii Wirdżyńskiej. Nastawiony głównie na zyski, Radcliffe podejrzewał któregoś z członków Rady o bycie hiszpańskim szpiegiem. Z racji tego, że Hiszpania miała zamiar zawładnąć całe wschodnie wybrzeże, oskarżenie to było bardzo poważne. A podejrzewano najbardziej tych, którzy utrzymywali największy kontakt z tubylcami. Gdy tylko cudem ocalały od śmierci Smith, wraca do portu, zostaje oskarżony o zaniedbanie swoich obowiązków, spowodowanie śmierci członków kompanii oraz staje przed głównym zarzutem, jakim było szpiegostwo. Główny antagonista nie miał jednak jawnych dowodów i Smith kolejny raz zostaje uratowany. Tym razem przez Newtona, kapitana kolejnego statku wysłanego z Anglii w celu wsparcia brytyjskiej kolonii w Virginii. Newton zaraz po dopłynięciu oczyszcza Smitha z zarzutów, który w ramach rekompensaty informuje wybawcę o legendarnych skarbach Powhatana i chęci przejęcia majątku wodza. W celu zdobycia zaufania Powhatana, Smith wpada na pomysł na nominowanie wodza na króla Anglii w Virginii. Początkowo Powhatan czuje się obrażony tą propozycją, lecz za namową Pocahontas i zachęcony perspektywą otrzymania darów, zgadza się na założenie korony. Smith uważał Pocahontas za prawdziwą bohaterkę.
Bez jej pomocy kolonia upadłaby, a Francuzi i Hiszpanie mieliby wówczas pełną swobodę ruchu, co umożliwiłoby im opanowanie całego Nowego Świata. Kokoł był synem wodza podległej Powhatanowi wioski oraz mężnym wojownikiem, co pomogło mu w staraniach o rękę księżniczki. Według interpretacji Donnell, początkowo relacje narzeczonych były stosunkowo ciepłe. Jednak z chwilą pojawienia się Tassantasów, zafascynowana nową kulturą Indianka zaczęła bardzo ozięble traktować swojego przyszłego męża. Pocahontas najbardziej zabolało jednak to, że w momencie, gdy wydano ją za Kokouma, ojciec nakazał jej ograniczyć kontakty z Brytyjczykami. Gdy wkrótce po koronacji Powhatana Smith i jego ludzie zakradli się do wioski, aby przejąć skarby Powhatana, księżniczka była już żoną Kokouma. Kolonizatorzy wzięli ze sobą materiały wybuchowe, aby odwrócić uwagę Indian, podczas gdy będą rabować legendarny majątek wielkiego wodza. Jednak to, co w głowie złodziei jawiło się jako złoto i drogocenne kamienie, w istocie było ogromnym zapasem żywności i zwierzęcych skór, zapewniających godne przetrwanie mieszkańców wioski na najbliższy rok. Odwrotu jednak nie było. Złodziei złapano i skazano na pewną śmierć. Skazańców pilnować miał zaufany człowiek Powhatana, wojownik, którego księżniczka znała od czasów dziecięcych. Znajomość ta umożliwiła Pocahontas przemknięcie się do miejsca, w którym umieszczono więźniów, i po raz ostatni uratowanie Smitha i członków jego kompanii. I można zadać sobie pytanie, czy tą dwójkę faktycznie mogły łączyć wyłącznie kontakty przyjacielskie. Wątpliwości rozwiewa fakt, dowodzący, że Pocahontas w celu oswobodzenia więźniów zdecydowała się na zamordowanie strażnika. Ucieczka Tassantasów i śmierć zaufanego człowieka wywołuje ogromny gniew Powhatana, który zakazuje Indianom kontaktu z przyjezdnymi i postanawia odciąć ich od żywności. Kochankowie spotykają się jednak sekretnie i planują wspólną ucieczkę. Jednak w międzyczasie Johnowi przytrafia się wypadek. Doszło do eksplozji przewożonego przez kapitana prochu. Smith zostaje ciężko ranny, a na domiar złego dowiaduje się od jednego z Indian, że jego ukochana jest żoną innego. Ciężki stan psychiczny i fizyczny zmusza Smitha do wyjazdu i opuszczenia kolonii. Po jego odpłynięciu Powhatan zbiera wojsko i rozgramia pozostałych Anglików. W międzyczasie ginie Kokoum. W przeciwieństwie do wydarzeń przedstawionych w animacji, nie zostaje on jednak zastrzelony z rąk przyjaciela Smitha, lecz ulega wypadkowi podczas gwałtownej burzy. Pocahontas załamuje się po wyjeździe Smitha i rośnie w niej ogromny żal do ojca, który był odpowiedzialny za nękanie osadników, którzy gwałtownie mrą z głodu. We wrześniu 1609 roku kolonia upada. To już koniec wydarzeń przypadających na pierwszą część, ale powstanie również materiał dotyczący sequela. Serdecznie zapraszam do komentowania, subskrybowania i zostawiania łapek w górę. Do usłyszenia!